Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Nie będzie niczym nowym dla was, kiedy powiem, że Pan Bóg jeszcze przed, że tak powiem, stworzeniem świata i wszechświata, że tak powiem, wymyślił, zamyślił, obmyślił, nie tylko w rozumie, rozumem, ale też w sercu każdego z nas i znał i zna historię życia, historię zbawienia każdego z nas. Jesteśmy doskonale znani Bogu. Właściwie nie ma nikogo, kto lepiej nas zna niż Bóg. Nie mówiąc o nas samych, bo kiedy, myślę, że i wam to się zdarza, staję przed lustrem i patrzę na siebie, tak jak teraz tu jakieś w ogóle mam plamy dziwne, ale to nie wiem, co chodzi, to nie poznaję siebie. No tak, często nie poznajemy siebie. Święty Paweł napisał, że choć wiem, co jest dobre, to tak zawsze jakoś wyjdzie, że czynię zło. Dlaczego takie wprowadzenie? Ponieważ tydzień temu, zdaje się chyba, nagrałem takie świadectwo dotyczące mojego pobytu w wyższym seminarium duchownym i jeszcze wcześniej, parę lat temu, dwa bądź trzy razy mówiłem o tym, że moim, jak to się mówi, ulubionym świętym jest święty Jan Maria Vianney. I kiedy ostatnio, w tym tygodniu, udało mi się, że tak powiem, dorwać kazania świętego proboszcza z Ars i zamieścić je w sklepiku, no tu jest kilkadziesiąt kazań świętego Jana Marii Vianneya, ponad nawet 400 stron dokładnie tych kazań. I kiedy sobie czytam te kazania, to bardzo dużo w tych kazaniach jest o słabości, ludzkiej słabości, kruchości. Czyli mówiąc krótko, od czasów w liceum fascynowałem się postacią świętego Jana Marii Vianneya, który tak dużo pisze o słabości i wtedy już przecież Pan Bóg wiedział, że pojawi się niegdyś kanał Moc w Słabości, który, prawda, ten wspólny wózek ciągniemy razem. Wy widzowie jesteście przecież współtwórcami tegoż kanału. Z prostego powodu to komentarze czynią ten kanał ciekawym. No i tych komentarzy są setki, tysiące. W każdym razie, kazania świętego proboszcza z Ars są przepełnione jego teologicznymi, ale też takimi pełnymi serca. Z serca analizami dotyczącymi pokus, słabości i święty Jan, chciałem powiedzieć Jan od Krzyża, święty Jan Maria Vianney z miłością, łagodnością, delikatnością, ale też i, byśmy powiedzieli, takim zdecydowanym miłosierdziem, czy może inaczej, miłosierdziem pełnym zdecydowania Bożego, mówi o naszych słabościach. Za chwilę wam przytoczę fragment z tegoż kazania, znaczy skazania z tejże książki ze sklepiku Moc Słabości, poświęconego pokusom, ale najpierw nigdy nie czytałem tego typu biografii, która jest napisana przez osobę anonimową. Pewnie wszyscy czytaliście biografię świętego Jana Marii Vianneya, Święty i Diabeł. To jest klasyka literatury chrześcijańskiej, żebyśmy powiedzieli hagiografii, czyli opowieści o świętych. Natomiast dopiero w tym tygodniu poznałem książkę zatytułowaną Był taki ksiądz, święty Jan Maria Vianney. Biografia bez autora. Niesamowita biografia. Ona też w sklepiku mocsłabości.pl chyba tydzień temu tak wylądowała. Ta biografia została napisana przez kapłana, francuskiego kapłana, który znał proboszcza z Ars, obserwował go, rozmawiał z nim, napisał tę biografię w sposób anonimowy. Dlaczego? Skoro znał świętego Jana Marię Vianneya, no to na pewno nauczył się od niego pokory, ale takiej pokory, no, świętej pokory. Dlaczego mówię o tej książce? Ponieważ chcę wam przeczytać fragment z tejże książki. Powiem wam szczerze, że normalnie usiadłem, chociaż siedzę w sumie, w takim rozdziale zatytułowanym, tu w ogóle nie ma wprowadzenia, tu w ogóle nie ma zakończenia, tylko są opisane kolejne etapy z życia świętego proboszcza z Ars, ale szczególnie dużo miejsca poświęca autor tej książki właśnie walkom świętego proboszcza z Ars z szatanem. Szatan potwierdza swoje istnienie, poczta świętego, co złego w tańcu i pracy w niedzielę, labirynt łaski, ogniste łuny, no dużo, dużo,
Dużo jest tutaj rzeczywiście o tych walkach, jakie prowadził z szatanem święty Jan Maria Wianney, który to demona widział. Myślę, że nigdy nie zobaczymy demona. On chce pozostać ukryty w naszym życiu. To znaczy, im więcej w nas przyzwyczajenia do grzechu, albo powiem może inaczej, im więcej we mnie przyzwyczajenia, przyzwolenia na grzech, przyzwyczajenia do grzechu, świadomego i dobrowolnego powielania tych samych grzechów, tym bardziej ukryty, ale też i perfidny w swoich zasadzkach w moim życiu będzie diabeł. To znaczy diabeł ukrywa się w życiu tych chrześcijan, którzy należą, że tak powiem, do niego, mówiąc wprost, mówiąc językiem świętego Jana Marii Wianneya, który powiedział w jednym z kazań, powiedział, że dlaczego jest tak wielu pijaków? No takiego sformułowania proboszcz zaraz używał. Dlaczego szatan ich nie zabije, skoro są uzależnieni od alkoholu? Ponieważ wie dokładnie, że takim pijakiem może się posługiwać, innych zwodząc, innych, że tak powiem, kierując na złą drogę, prawda, taki pijak będzie rozpijał innych, ale też będzie sprawiał dużo przykrości, które będą prowadziły no, do grzechów. Przykrości, co tu dużo mówić, najbliższym. W każdym razie, wracam do książki tej anonimowej biografii o świętym proboszczu Zars. Trafnie napisał w swojej rozprawie o szatanach Busset, że ile tracimy na ciele, tyle zyskujemy na duszy. W ogóle ten ksiądz, który tę książkę napisał, genialny, słuchajcie, miał pióro. Zobaczcie, ile tracimy na ciele, tyle zyskujemy na duszy. O co chodzi? Myślę, że tu jest sekret tego, dlaczego tak często ulegamy pokusom. W jakim stopniu podbijamy ciało pokutom, umartwieniem i postem, który umacnia i uczy duszę, w takim samym umniejszamy moc i siłę naszych nieprzejednanych wrogów. Ale, dodaje Busset, zarazem zaostrzamy też ich zajadłość przeciw nam. Pobudza do niej szatanów zazdrość, że będąc istotami niższymi od nich w porządku natury, o wiele przewyższamy ich w porządku łaski, bo złe duchy nie mogą znieść tego, że w śmiertelnym ciele zdolni jesteśmy z pomocą łaski i miłosierdzia Bożego zbliżyć się do czystości istot bezcielesnych. Mówiąc krótko, szatan zazdrości nam nieba, że my mamy jeszcze szansę, my mamy jeszcze wybór, dopóki żyjemy. Szatan tego wyboru nie ma, ponieważ jego wybór zapadł w wieczności nie ma zmian. Ten jeden wybór, którego szatan dokonał, Lucyfer, ten, który niósł światło, teraz niesie ciemność, no tak trzeba powiedzieć. Ten wybór jest nie do zmiany, no bo tam, gdzie nie ma czasu, tam nie ma zmian. My na szczęście żyjemy w czasie i mamy jeszcze możliwość wyboru. Niebo czy też piekło. Wiadomo, że czyściec jest taką dogrywką, barażami, z których trafiamy do nieba. Życie księdza Wianneya jest niezbitym dowodem tego twierdzenia. Im bardziej brał on górę nad szatanem, tym bardziej rozsierdzał go przeciwko sobie. Pisał Tertulian, kiedy go zwyciężasz, czyli szatana, nie ukrócasz jego zuchwalstwa, zaostrzasz jego złość. Im częściej będziemy zwalczać szatana, tym on będzie wymyślał bardziej perfidne sztuczki na nas i będzie się bardziej wściekał. A do tego stopnia święty Jan Maria Wianney współpracował z łaską Bożą, że w końcu szatan po prostu mu się pojawił, bo już był bezradny i zaczął go po prostu fizycznie straszyć. Pewnie wiecie, w tej książce też to jest opisane. Znaczy to, że ten duch pychy, który chciał się zrównać z Bogiem, nie uwierzy nigdy, żeby człowiek, to słabe stworzenie, mógł mu się oprzeć. To też im bardziej dusza uchodzi jego zasadzek, tym niebezpieczniejsze zastawia on na nią sidła. A ponieważ jego złość nie może sięgnąć majestatu Boga, szatan nie może zrobić nic Bogu, nie może, że tak powiem, się na nim wyżyć, że Bóg nam pomaga, to szatan całą swą wściekłość wywiera na człowieku jako na żywym obrazie Stwórcy. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży, czyli szatan patrząc na nas widzi Boga. I teraz, skoro szatan patrząc na nas widzi Boga, bo wie, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo i wykupieni najdroższą krwią Chrystusa, który za nas umarł, nie za siebie. Syn Boży był, jest święty, bezgrzeszny, nie musiał umierać. Umarł za nas. To on zrobił dla nas, okej? Okay? Zbawienie jest zrobione, że tak powiem, za nas, dla nas. Za nas, właśnie i dla nas. A zatem, skoro szatan widzi w nas Boga,
no to i my, nawet jeżeli jesteśmy w stanie grzechu, nawet jeżeli po prostu samych siebie już przez ten grzech, w którym tkwimy, nienawidzimy, chociaż nie wolno nienawidzić nikogo, ani siebie, ani innych, to zawsze musimy spoglądać na siebie tak, jak Bóg na nas patrzy, a nie tak jak szatan. Bóg na nas patrzy z miłością, a miłość jest twórcza. Patrzmy na siebie z miłością nawet wtedy, kiedy widzimy w sobie grzech i słabości. A właśnie mimo tego, a właściwie przede wszystkim wtedy, bo światło jest potrzebne tam, gdzie jest mrok. Nie patrzmy na siebie i na innych oczami diabła. Nie oceniajmy siebie i innych z góry, nie patrzmy na siebie z nienawiścią. Bo nienawiść pochodzi z piekła. I uwaga, do piekła prowadzi. Stąd ciągle w życiu świętych walki z mocami piekielnymi, których Bóg używa często jako narzędzi, by przez zwycięstwa nad pokusami, jakie one wzbudzają, dusze wybranych doznawały udoskonalenia. Okej? Walka duchowa jest po to, żebyśmy po prostu się zbliżali do nieba, żebyśmy nasze wady zamieniali na zalety, a tu nie chodzi o takie tylko etyczne podejście. Chodzi o to, abyśmy w miejsce słabości wpuszczali Bożą moc, Bożą łaskawość. I teraz ciekawe. W 6 lat po przybyciu księdza Vianney'a do Ars, relacjonuje francuski kapłan, który go znał, kiedy już proboszcz założył ośrodek dla sierot, zobaczcie, święty proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney, nam się często kojarzy z walkami z diabłem, powinien nam się kojarzyć przede wszystkim z Bożym miłosierdziem, dziwny hałas i wrzawa zaczęły zakłócać ciszę probostwa i naruszać odpoczynek księdza. Oto jak on sam o tym opowiadał. Szatan się najbardziej wściekał na świętego Jana Marię Vianney'a, kiedy ten czynił dzieła miłosierdzia. Pierwszy raz, relacjonował święty Jan Maria Vianney, nawiedził mnie szatan około godziny 9 wieczorem. W chwili, gdy miałem udać się na spoczynek, usłyszałem 3 głośne uderzenia do bramy wejściowej od strony dziedzińca, jak gdyby usiłowano wyłamać ją ciężką maczugą. Otworzyłem okno i zawołałem, kto tam? Odpowiedzi nie było. Zamknąłem więc okno i położyłem się spać. Natychmiast jednak znowu dały się słyszeć te 3 uderzenia. Tym razem już nie do bramy, ale do drzwi wewnętrznych prowadzących na górę do mojego pokoju. Powiem wam szczerze, że mi się zimno zrobiło, aż mam ciarki. Wyskoczyłem z łóżka i znów zapytałem, kto tam. Znowu nikt mi nie odpowiedział. Myślałem, że może to jacyś złodzieje, którzy dowiedzieli się o cennych darach przysłanych mi przez hrabiego de Ars i chcą się do nich dobrać. Na drugi dzień poprosiłem 2 silnych i odważnych ludzi, żeby zanocowali na probostwie i w razie potrzeby przyszli mi z pomocą. Spędzili tak kilka nocy. Hałasy słyszeli, ale niczego nie wypatrzyli. Doszli więc do wniosku, że stoi za tym nie złość ludzka, ale jakaś inna przyczyna. Wkrótce miałem nabrać co do tego pewności. Było to w zimową noc. Ziemia była pokryta grubą warstwą śniegu. Znów usłyszałem 3 silne uderzenia do drzwi. Zerwałem się z łóżka i zbiegłem na dziedziniec, licząc, że zobaczę złoczyńców i zawołam o pomoc. Niestety, nic nie słyszałem, nic nie widziałem. Nawet śladów na śniegu nie było. Odtąd już nie miałem wątpliwości, że to szatańska sprawa. Zdałem się na wolę Bożą, prosząc Pana, żeby był mi wraz ze swoimi aniołami, obrońcą i stróżą przeciw moim nieprzyjaciołom. Kiedy przychodzi ta widzialne, że tak powiem, nastraszanie proboszcza z Ars przez demona, to święty Jan Maria Vianney mówi, zdaje się na wolę Bożą i proszę aniołów o pomoc. I to jest dla nas wskazówka. Jeżeli się czegoś boimy, jeżeli jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, prosimy Pana Boga, żeby zadziałał w naszym życiu, żebyśmy pełnili Jego wolę i prosimy swojego anioła stróża, żeby nam pomógł. Autor książki był taki ksiądz święty Jan Maria Vianney, tej biografii, tak komentuje to wydarzenie. Wszystko to jednak wywarło wielkie wrażenie na proboszczu, który, jak sam przyznawał, umierał prawie ze strachu, chudł i mizerniał. Tak się bał szatana. Widząc to, kilku młodych ludzi ofiarowało mu swoje usługi. Uzbrojeni trzymali straż na probostwie, ale mimo to hałasy nie ustawały. Wtedy ksiądz, uznawszy, że ludzka obrona tu na nic, odprawił strażników, nabrał odwagi i zaczął oswajać się z nowym położeniem.
Stwierdził nawet, że ta zewnętrzna walka była łatwiejsza do zniesienia niż wewnętrzne strapienia, jakich doznawał przedtem. A właśnie, o wiele trudniejsze jest odparcie pokus, niż byśmy mieli, prawda, odeprzeć widzialny atak szatana. Chodziło mu o rozpaczliwe myśli o utracie zbawienia, które ani w dzień, ani w nocy nie dawały mu spokoju. Zdawało mu się ciągle, że widzi przed sobą otwarte piekło i słyszy głos wskazujący mu miejsce, jakie już tam dla niego przygotowano. Przyznać trzeba, że wielkiej wymaga wytrwałości, żeby wytrzymać takie męczeństwo nie kilka nocy, ale 35 lat trwające. Aby pokonać szatana, nie zaczynaj od nawracania świata, prawda? Ale żeby pokonać szatana, trzeba nauczyć się właściwie wykorzystywać swoją wolność. To znaczy, Pan Bóg nie zabierze nam wolności, szatan zabiera nam wolność. Czasami byśmy chcieli, żeby Pan Bóg zabrał nam nasze pokusy, nasze słabości, ale tak naprawdę myślimy, żeby zabrał nam te okoliczności, w których grzeszymy. Żebyśmy już nie sięgali, prawda, po różne grzechy. Na przykład chcemy wyrzucić komputer, jeżeli mamy problem, czy odłączyć się od internetu, jeżeli mamy problem z pornografią. Oczywiście na takim początkowym etapie jest to potrzebne, a może i niezbędne, ale generalnie trudno nam będzie żyć bez komputera, bez internetu, chyba że ktoś ma jakąś inną pracę, ale tu nie chodzi o to, żeby Pan Bóg nam zabrał okoliczności, prawda, narzędzia, dzięki którym grzeszymy. Chodzi o to, abyśmy właściwie wykorzystywali swoją wolność. Czyli kiedy ja siadam przy komputerze, mam podłączony internet, to nie sięgam, nie wchodzę na takie czy inne strony. Po prostu nie chcę. I to jest właśnie to, czym zwyciężamy szatana. Szatan nas nie zmusi, jeżeli my nie chcemy. I na dowód tego, płynnie, że tak powiem, przechodzę do kazań proboszcza Zars, do tej potężnej książki, ona też w sklepiku mocsłabości.pl jest jak najbardziej. Tu jest takie kazanie, jedno z wielu, o pokusach. W ogóle tych kazań tu jest mnóstwo. O nieczystości, o zazdrości, o pysze, o grzechu śmiertelnym, o oziębłości, o obmowie, o pokucie, o spowiedzi, o warunkach spowiedzi, o złej spowiedzi, o żalu za grzechy, o zadośćuczynieniu, o pokorze, o miłości, nadziei, o pamięci na śmierć, o sądzie szczegółowym, o piekle chrześcijan, o sądzie ostatecznym. Myślę, że sobie te kazania będziemy omawiać, a na pewno będziemy się nimi modlić, że tak powiem, w czasie naszego porannego różańca, to znaczy używać ich do medytacji w czasie różańca tutaj na kanale o godzinie 7 rano. Ale sięgam do kazania o pokusach i ono ma kilkadziesiąt stron, czyli rozumiem, że te msze święta, szczególnie kazania proboszcza Zars, trwały bardzo długo. Okej, powybierałem niektóre fragmenty. Proboszcz Zars pyta: czy wiecie, dlaczego szatan z taką zaciekłością stara się doprowadzić człowieka do upadku? Bo chce, żeby stworzenia okazywały wzgardę swojemu Bogu. Szatan chce sprowadzić nas na swój poziom. Tak jak ktoś, prawda, z nas, kiedy byliśmy w szkole, albo może ktoś ogląda, kto jeszcze chodzi do szkoły, dostaliśmy złą ocenę, no to zawsze szukaliśmy, wydaje mi się, osoby, która też dostała złą ocenę, żeby się jakoś usprawiedliwić. I dokładnie to robi szatan. Chce pokazać Bogu: zobacz, jacy grzesznicy. Ja nie jestem najgorszy, bo są też tacy jak ja, mówi szatan do Boga, zdaje się mówić do Boga. Również ludzie grzeszą i żyją w grzechu, tak jak ja, mówi diabeł. Pokusy są o tyle pożyteczne, mówi proboszcz z Ars, że pouczają nas o naszej nicości i słabości. A skoro jesteśmy tak słabi, to jak mówi święty Augustyn, powinniśmy dziękować Bogu za ustrzeżenie przed grzechem, tak samo jak za przebaczenie win, które już popełniliśmy. To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń. Ciekawe, nie? Kiedy nie dręczą nas smutki, kiedy wszystko dzieje się po naszej myśli, wtedy jesteśmy za bardzo zadufani w sobie. No właśnie. Wydaje się nam, że nic nie może nas wywrócić, zapominamy o swojej nicości i słabości. Uroczyście wtedy deklarujemy, że gotowi jesteśmy raczej umrzeć, niż pozwolić sobie na grzech. I to jest po prostu pycha. Zobaczcie, że proboszcz Zars mówi, że pycha polega na tym, że chcemy zapomnieć o naszych słabościach. No właśnie, czasami chcemy, nie? Czasami chcemy, żeby Pan Bóg nam zabrał nasze słabości, bo już z nimi nie dajemy rady, mówiąc kolokwialnie.
No właśnie dzięki tym słabościom się rozwijamy. To znaczy dzięki temu, że przez te słabości okazuje się Boża moc, dzięki tym słabościom uwydatnia się, że wciąż potrzebujemy Bożej pomocy. Okej, dalej. Powiecie mi, kto najbardziej doświadcza pokus? Może pijacy, albo ci, co w kółko przeklinają, albo może ludzie nieczyści, którzy się tarzają we wszelkich brudach. Może skąpiec, który każdym możliwym sposobem chce się wzbogacić. Nie! Tymi ludźmi szatan pogardza. Ich starałby się tylko jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby swoim przykładem mogli jeszcze więcej dusz ściągnąć do piekła. Szatan będzie robił wszystko, żeby grzesznik, który żyje w grzechu, żył jak najdłużej, bo żeby innych na złą drogę sprowadzał, świadcząc, dając antyświadectwo. Zobaczcie, że to, jak żyjemy, no właśnie, wpływa na innych, nie? Jak żyjemy w grzechu, no to też jest to przykład dla innych. Jak dajemy świadectwo wiary, to jest to również przykład dla innych. Gdyby na przykład ten stary rozpustnik umarł wcześniej, gdyby zszedł z tego świata przed 15 czy 20 laty, to by nie uwiódł tamtej dziewczyny, nie zepchnąłby jej w bagno brudu. Nie zgorszyłby też tego młodego chłopaka, który być może aż do śmierci będzie trwał w grzechu. Mocne. A tego człowieka, gdyby szatan namawiał do upijania się bez przerwy, to ten dawno by już skończył w delirium. A że życie mu się przedłużyło, to jeszcze i innych ponakłaniał do włóczenia się po knajpach. Szatan nie będzie chciał nas zabić. Nawet jeżeli jesteśmy uzależnieni od czegoś, co może doprowadzić do śmierci, to szatan być może sprawi taki pseudocud, że na chwilę wyjdziemy, prawda, z jakiegoś uzależnienia. Bo jeżeli nie będziemy prosili o Bożą pomoc, a wyjdziemy z uzależnienia, nie będąc na drodze, nie wiem, jakiejś terapii, no to znaczy, że być może szatan nam pomógł wyjść z tego zła po to, żeby nas ugruntować w pysze i żebyśmy kiedyś jeszcze z większą siłą wrócili, ponieważ tam, gdzie jeden demon został wygnany, mówi Jezus, tam przychodzi 7 jeszcze gorszych. Święty Augustyn uczy, że diabeł takich grzeszników nie nagabuje za bardzo. Przeciwnie, pogardza nimi, jakby pluł na nich. Kto w takim razie doświadcza najbardziej gwałtownych pokus? Otóż ci, co najbardziej gorliwie pracują nad zbawieniem duszy. Ci, którzy wyrzekają się zabaw i ziemskich przyjemności, to na nich czyhają całe armie piekielnych duchów. Wiecie, dlaczego tutaj proboszcz z Ars często mówi o zabawach? No bo ta wioska Ars Dziom była rozpita i tam bez przerwy imprezy były, tak? Więc bardzo często też upominał, żeby, prawda, no hola, no zabawa zabawą, ale no... To prawda, kiedy człowiek leży w grzechach i nałogach, nie odczuwa ani nie dostrzega w sobie żadnych pokus. No bo jak jesteś w ciemności, no to się przyzwyczajasz do tego. A jednak, kiedy tylko chce zmienić swoje życie, rzuca się na niego całe piekło. No właśnie, dlatego czasami być może niektórzy z nas doświadczają takiej acedii, takiego zniechęcenia duchowego, obojętności, kiedy chcemy wyjść z jakiegoś grzechu, to zaczyna nam się psuć. To relacja z bliskimi, ze znajomymi w pracy. Szatan nam podkłada haka, podkłada nam, prawda, pułapki, zasadzki w miejscach, w których do tej pory no było fajnie i nie mieliśmy problemu. Kiedy chcemy zmienić swoje życie, szatan się na nas rzuci. Oczywiście zmienić na lepsze, tak? Posłuchajcie tego, co mówi święty Augustyn. Zły duch przypomina strażnika, który ma pod kluczem wielu więźniów. Trzyma on spokojnie klucze w kieszeni, bo jest przekonany, że więźniowie mu nie uciekną. I diabeł też nie zastawia sideł na grzesznika, który nie myśli o poprawie. Zaciska tylko mocniej więzy i nie marnuje czasu na nowe pokusy. No bo mówiliśmy o tym bardzo często, szatan posługuje się tymi samymi pokusami wobec nas. Skoro one działają, to po co ma wymyślać coś nowego? Skoro szatan z natury jest leniwy, lenistwo jest grzechem, tak? To szatan jest uosobieniem też lenistwa po prostu. Zostawia w spokoju nałogowców, jeżeli naturalnie bezbożnik może mieć spokój. Jak najstaranniej ukrywa przed nimi stan ich duszy i dopiero w godzinie śmierci w groźnych barwach stawia im przed oczami grzechy, które popełnili, żeby w ten sposób popchnąć ich do rozpaczy. No straszne to jest.
Szatan, tak jak z Judaszem, dopiero w momencie, przed jego śmiercią, kiedy szatan się zdecydował skończyć ze sobą tak, jak skończył, uświadomił mu, że wydał Jezusa, Syna Bożego, Syna Boga. I wtedy Judasz wpadł w rozpacz. Szatan, który nas kusi, kiedy żyjemy w grzechu, kiedy zbliża się nasza śmierć, stanie się naszym największym oskarżycielem i wywlecze przeciwko nam wszystkie grzechy z całego naszego życia. Po to, abyśmy wpadli w rozpacz, po to, abyśmy się tak przejęli tymi grzechami, słabościami, być może też z fałszywej pokory, bo co ja, człowiek, prawda, taki genialny i dobry i niemalże święty, mam tyle grzechów i sobie z nimi nie poradziłem przez całe życie, jest to rozpacz, nakręcamy, prawda, w sobie tę rozpacz przez pychę. W momencie śmierci dosięgnie nas rozpacz grzechów, których nie wyznaliśmy w spowiedzi. Bo te, które wyznaliśmy w spowiedzi, oddaliśmy Chrystusowi, ok? Czyli one zostały przybite na krzyżu. Chrystus zabity, zamordowany przez szatana, przez nasze grzechy, przybity do krzyża, zmartwychwstaje. Ale ta droga między krzyżem a zmartwychwstaniem to jest droga zaufania. No właśnie, pomyślcie sobie, co myśleli uczniowie, którzy w momencie aresztowania Chrystusa uciekli, prawda? 11 z 12 uciekło, a właściwie 10, bo ten Judasz, to już był ten stracony, znaczy zdrajca. I Jezus zostaje zabity na krzyżu, a przecież mówił o zmartwychwstaniu i uczniowie czują się chyba wyrolowani, nie? I mija jeden dzień, nic się nie dzieje. Drugi dzień to były chyba najdłuższe 3 dni w ich życiu, a kiedy przychodzą do grobu, święty Jan Ewangelista to dobrze relacjonuje, zobaczyli pusty grób i wrócili do siebie. No ludzie, daj ta spokój. To jest dokładnie obraz nas samych. Znaczy uczniowie zobaczyli pusty grób i wrócili do siebie, czyli nic się w ich życiu nie zmieniło. Cuda, jeżeli szukasz cudów, które mają cię przekonać do wiary w Boga, nie dadzą ci wiary w Boga, bo cuda mogą nas tylko umocnić na drodze do nieba. Oczywiście, zdarzają się cuda, które rzeczywiście spowodują, że zaczniemy wierzyć, ale nasza wiara nie opiera się na cudach. Cuda nas nie przekonają do tego, że Bóg istnieje, do tego, że za Bogiem warto pójść, że warto zmieniać swoje życie, bo wtedy ono jest po prostu lepsze i idziemy, widząc więcej dobra w sobie i w innych i w świecie. Święty proboszcz z Ars to jest święty na współczesne czasy. Powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że te kazania proboszcza z Ars wynalazłem, wrzuciłem do sklepiku, a jeszcze bardziej z tej biografii. Był taki ksiądz, święty Jan Maria Wianney. To jest druczkiem malutkim napisana książka, ale powiem wam szczerze, daje do myślenia. Skoro doświadczamy grzechu, to znaczy, że Chrystus właśnie się o nas upomina z krzyża, mówi do nas, wskazując na Maryję, oto matka twoja, idź za nią, tak jak poszedł Jan, który nie wyrzekł się Jezusa, a pewnie nie rozumiał tego, co się działo, kiedy Jezus został aresztowany. Maryja nie tylko ocali w nas wiarę, ale nauczy nas wiary. Zresztą święty Jan Maria Wianney był bardzo blisko niepokalanej. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Święty Janie Mario, Wianeju, wstawiaj się za nami, bo idziemy do ciebie, zatem do zobaczenia, święty Janie Mario, Wianeju, najwcześniej w niebie, a z wami do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!